ten moment, no chciałbym ogłosić, że to biuro jest czynne. Ono jest czynne już jest od grudnia. Kierownikiem tego biura i moim współpracownikiem jest tu Marek Totleben. Dodatkowo biuro otwieramy jeszcze w tym miesiącu w Brodnicy razem z posłem Czabańskim. Tam będziemy prowadzić działalność. Być może takie wstępne rozmowy mam z posłem Ardanowskim w Wąbrzeźnie, ale to jeszcze nie jest nic dopięte. Tak jakby ten pierwszy moment omawiając, wróćmy do tematu głównego konferencji. Konferencja jest na temat pozwólcie nam pracować. Biuro Polityczne Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało, że właśnie dzisiaj w wielu miejscach w kraju takie konferencje parlamentarzyści przeprowadzą, jakby informując i społeczeństwo, ale także apel do opozycji, żeby troszeczkę, opozycja oczywiście ma prawo krytykować, ma prawo zgłaszać własne wnioski, ale to, co robi ostatnio opozycja, no to już troszeczkę przechodzi granice. Zależy im chyba tylko na tym, aby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło realizować swojego programu. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory jesienne. Wygrało na tyle wyraźnie, że może rządzić samodzielnie, prawda? W związku z tym nikt nie powinien być zdziwiony, że realizujemy nasz program. Ten, który obiecaliśmy wyborcom, realizujemy. No ale z tego powodu Platforma podnosi krzyk, zakrywa to jakby nieprzygotowanie do oddania władzy, ciągle się nie może z tym pogodzić, przykrywa to hasłami o łamaniu demokracji, łamaniu konstytucji, ataku na wolne media i to te hasła wyciąga ludzi na ulicę, te hasła głosi w Europie, ciąga rząd polski po instytucjach europejskich. Proszę Państwa, chciałbym spytać, czy w demokratycznych wyborach, wybrany demokratycznie rząd, to jest brak demokracji? Czy w Polsce nie można wiecować, nie można przeprowadzać marszu, nie można wygłaszać własnych opinii? Ja nie widzę tu żadnego zagrożenia demokracji. Ja nie wiem, czy politycy Platformy pamiętają jeszcze, jak za ich czasów wyglądała ta demokracja. Czy nie pamiętają, jak Bronisław Komorowski razem z posłami Platformy Obywatelskiej likwidowali w jeden dzień Krajową Radę Radiofonii i Telekomunikacji. Odwoływali prezesów radia i telewizji. Odwoływali dyrektorów programowych. No i też zwolnili sporą grupę dziennikarzy. A dzisiaj są oburzeni na jakieś regulacje. Proszę Państwa, proszę mi pokazać ludzi, którzy mogą powiedzieć, że te media w ostatnich latach były obiektywne. Tak samo dotyczy to ataku na łamanie konstytucji. Platforma złamała konstytucję w czerwcu, uchwalając ustawę, którą pomagali stworzyć sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w własnej sprawie i na dwa tygodnie przed wyborami wprowadziła 5 sędziów popieranych przez koalicję PO-PSL jeszcze w współpracy z SLD. Nowy Sejm musiał wyprostować tą sytuację, powołał 5 nowych sędziów i w tym momencie Platforma podniosła krzyk o łamanie konstytucji, gdy pani premier podała kompromisową propozycję 7 sędziów popieranych przez ekipę rządową, 8 z opozycji. To większość opozycji, w tym Platforma i PSL, i Nowoczesna, przepraszam, no, nie podjęło tej propozycji. Pan Schetyna, pan Petru jeździli do Brukseli, namawiali przywódców politycznych różnych frakcji, aby doprowadzić do debaty w sprawie polskiej. Pani Szydło pojechała do Strasburga, wyjaśniając wszystkie wątpliwości, był to wyraźny sukces nasz, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Mimo porażki PO nadal nie rezygnuje. Szantażuje rząd, chce doprowadzić do kolejnych rezolucji w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, troszkę zgubiłem wątek, ale proszę jeszcze sobie przypomnieć, jak działały demokratyczne instytucje w Polsce. Jaki był zamach na
na przykład wejście do tygodnika Wprost, wyrywanie komputera, wejście do, o 6 rano do domu blogera. To są takie elementy, które dzisiaj opozycja zapomina i wytyka drobne sprawy. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Dlatego apelujemy, mamy program, będziemy go realizować, nic nas w tym nie zatrzyma. Ten program jest wymierzony, przeznaczony dla ludzi wszystkich opcji bez względu na poglądy polityczne i bardzo prosimy opozycję, aby dała pracować. To jest taki apel, jednocześnie informacja dla społeczeństwa, że nie zrezygnujemy. Wprowadzamy kolejne ustawy, zwłaszcza te 500+, już przeszła konsultacje. Jest generalnie w takiej wersji, jaka była przyjęta, czyli 500 zł na pierwsze dziecko z limitem, z progiem dochodowym, czyli 800 zł i 1200 dla niepełnosprawnego, na drugie, kolejne dziecko bez limitów dochodowych, bez progów dochodowych. Kolejne programy będziemy tak samo realizowali. Jakieś zarzuty co do prokuratora. Proszę Państwa, prokurator, który niby był niezależny. Ta niezależność była iluzoryczna, bo prokurator był zależny od budżetu, czyli musiał ewentualnie być prorządowy, że tak powiem. Również mógł premier nie przyjąć sprawozdania i mógł być prokurator odwoływany, więc ale prokuratora nie mógł przesłuchać Sejm, nie mógł zadać pytań poseł. Dzisiaj to się zmieni. Prawo i Sprawiedliwość chce wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w kraju, w związku z tym taki ruch. Mamy tego prokuratora, ministra sprawiedliwości. Wszystko będziemy, jeżeli są, będą jakieś rzeczy do poprawy, bo to jest ustawa, są poprawki do ustawy, można nowelizować tę ustawę. Jeszcze raz apeluję, pozwólcie nam pracować. To tyle, jeśli chodzi o taki apel. Natomiast tu może koledzy coś z miejscowego podwórka, że tak powiem, który też obserwuje i też się interesuje wszystkim, łącznie z chyba przede wszystkim jakimś szpitalem, który tu popadł troszeczkę w większy problem. Mam już dużo informacji na temat szpitala i szczerze mówiąc, te informacje trochę się nawet różnią od informacji, które podawał Andrzej Wiśniewski i jego grupa, która tam kontroluje ten szpital. No mam inny, na razie nie chcę o nich mówić. Jestem w Komisji Zdrowia, w Senackiej Komisji Zdrowia. Po to tam poszedłem właśnie, żeby pomóc szpitalowi w Grudziądzu. Tam jest w tym Komisji Senackiej jest sporo profesorów, wiceministrowie byli zdrowia, są ordynatorzy, dyrektorzy szpitala. No, chyba jestem jednym z nielicznych, którzy tam reprezentuje tak naprawdę pacjenta. Ale chcę tam reprezentować Grudziądz, mamy taki piękny szpital, wszyscy jesteśmy z niego dumni i nie damy go zniszczyć, nie damy go, no, żeby upadł, ale tutaj zamachy widzę. Powiem tak, kto jest winny? Winna jest na pewno Platforma. To jest pewne. Do tej Platformy byli wszyscy przedstawiciele z góry, łącznie z Komorowskim, panią premier Kopacz, premierem Tuskiem. I niestety państwo zostawiło ten szpital troszeczkę sobie i miastu. W zasadzie kłopot miastu, a ten szpital nie obsługuje tylko mieszkańców miasta, tylko cały rejon. Również sejmik chyba nie do końca spełnia swoje zadania w tym zakresie. Większe pieniądze idą na te szpitale, które są finansowane jakby pod pieczą sejmiku. Natomiast ciężko coś wyciągnąć dla nas, dla miasta, dla naszego szpitala miejskiego. No ale mówię, jestem, orientuję się w tej sytuacji dopiero, nie chcę niczego wyprzedzać. W każdym razie tylko powiem, że przygotowuję petycję senacką do ministra zdrowia. Na najbliższym posiedzeniu złożę tę petycję. Pan Andrzej Wiśniewski, widzę tam największą winę, widzi w samym szpitalu i w jakichś decyzjach władz miasta i szpitala. One oczywiście są jakieś tam, można się do czegoś doczepić, zwłaszcza moim zdaniem do kontroli. Do kontroli szpitala przez, no, kto jest odpowiedzialny? Prezydent generalnie, więc mam tu jakieś pretensje do prezydenta, że nie zabezpieczył tego pełnej kontroli, co się dzieje. On w zasadzie dopiero reaguje, jak już wychodzi jakiś większy problem, prawda?
Także tu widzę główne, natomiast nie widzę tam jakichś przekroczeń, tam finansowych, niegospodarności. Nie widzę tego. Widzę brak dofinansowania, brak zainteresowania różnych instytucji państwowych, samorządowych. Może to zmienimy. Natomiast widzę, że bardziej zainteresowany jest zawsze sejmik jest z tymi, które ma pod opieką te szpitale. One są bardziej tam doinwestowane, remontowane. Natomiast widzę tu też taki problem jakiejś rywalizacji Torunia z Bydgoszczą i niestety jakieś okruchy nam się obrywają z tego powodu. Nie wiem, czy nie jest tu jakaś, no, bym powiedział, spisek. Spisek. Nie można zazdrość, panie senatorze, dlatego, że dobrze, może to jest za dużo powiedziane, że spisek. W każdym razie wszystko, co się dzieje między Toruniem i Grudziądzem, na moje traci Grudziądz. Między Toruniem i Bydgoszczą na moje traci Grudziądz, bo brakuje środków, bo samorządowcy z tych dużych miast mają ambicje. No przecież mówi się o budowie szpitala w Toruniu za 800 milionów złotych. Przecież to jest chory pomysł, kiedy no niby nie wykorzystujemy tych, których mamy możliwości, prawda? Nie są kontrakty do końca podpisywane, więc może tego jeszcze nie ogarniam do końca. Wchodzę w to. Zacząłem niektóre rzeczy dziwić. Będę pytał. Generalnie powiem tak, jestem mówiony. No oczywiście byłem w Radzie, żeśmy też troszeczkę rozmawiali. Teraz rozmawiamy tutaj z radnymi, zwłaszcza to z Markiem, to ze mną, który jest w Radzie Szpitala Społecznej, prawda? Ale na przykład jutro jestem umówiony z prezydentem. Nie mamy określonej tematu rozmowy, ale myślę, o szpitalu też będziemy rozmawiać. Musi troszeczkę spojrzeć, rozeznać się, nie chce się wyrywać, że tak powiem. Chociaż już teraz no, nadszedł czas, że trzeba będzie być bardziej aktywnym i jestem aktywny w komisjach w tej chwili, pewnie na posiedzeniach plenarnych. Na pewno w Senacie jest spokojnie. Jest większa kultura, ale proszę zobaczyć, jaki tam jest procent profesorów, wykładowców, doktorów. To powoduje, że jednak jest no, jakiś taki spokój, nawet jak są no, wyrywni, że tak powiem, bo są tacy senatorowie w tej chwili z opozycji, tak to oceniam, no i oni atakują, my dość spokojnie. Natomiast właśnie co robi opozycja? Próbuje zrzucić na nas to, że pracujemy w Wigilię do późna, że w Sylwestra wróciłem no, za 15-12 praktycznie, że w ten weekend pracowaliśmy do trzeciej i Sejm i Senat. To jest przedstawiane w mediach, że PiS pod osłoną nocy wprowadza ustawy. Proszę Państwa, to robi opozycja. Mówię to zdecydowanie, jestem tam i widzę to. Zapisują się do wystąpień, bo nowego jakby nic nie wprowadzając. Zadają po 5 razy te same pytania. To znaczy zadane jest pytanie w komisji, potem senator prowadzący czy poseł prowadzący dostaje to samo pytanie. Potem na debacie się omawia to samo, potem jeszcze minister też musi odpowiadać na to samo pytanie. Robi się wszystko, żeby przedłużyć te obrady, albo spowodować przerwanie i przełożenie na następny dzień, co też powoduje wydłużenie. W związku z tym no, bierzemy to na wytrzymanie, nie decydujemy się na zamykanie obrad, bo wtedy dopiero by był krzyk, że nie pozwalamy się wypowiedzieć, że oni mają coś ciekawego do powiedzenia. No, ostatni przypadek w Senacie, no, pierwszy raz to się zdarzyło, że senatorowie opozycji zażądali, no taką, złożyli wniosek o utajnienie obrad. No. To spowodowało 6-godzinny, no, że tak powiem, taką 6-godzinną przerwę, ponieważ trzeba było opuścić salę. Specjalne służby musiały sprawdzić, czy na sali nie ma żadnych środków nagrywających, odsłuchujących i tak dalej. Zostawiliśmy gdzieś tam w depozycie telefony, laptopy, tablety, nawet niektórzy zegarki, bo mają takie, że tak powiem, z taką możliwością do nagrywania. No i w zasadzie wniosek był niezasadny. Oczywiście trzeba było to odrzucić. No, nie chcemy debatować w tajemnicy przed społeczeństwem. Nie mamy nic do ukrycia. Wszystko jest transmitowane, nagrywane i no, dlatego jeśli ktoś mówi, że PiS robi to pod osłoną nocy, to bardzo przepraszam, to jest sprawa opozycji. No na pewno no, w tej chwili no, albo to już nie wypada senatorowi, albo są takie różne przytyki, a to powinien zrobić, a no, jak może. No, a co, każde pytanie trudne, no to a co na to pan senator, tak? Także no, jest na pewno jakaś większa presja, ale no, nie rezygnuję z tej komunikacji właśnie na Facebooku, czy
czynny tam społecznościowym profilu. Biuro jest czynne tu od godziny 11 do 16, to od poniedziałku do piątku. Tu pan Marek prowadzi to biuro. Ja jestem, jeżeli nie wyjeżdżam gdzieś, to jestem również w tych godzinach dostępny do umówienia właśnie z panem Markiem. Jestem też, będę w Brodnicy przynajmniej tam raz lub dwa razy w miesiącu, bo tam w Brodnicy będziemy ustalać, że w tygodniu będzie albo senator, albo poseł, tak żeby też mieli kontakt bezpośredni. No jeśli wyjeżdżam, a ostatnio wyjeżdżam no, po 3 dni w tygodniu, no to pozostałe 3 dni jestem dostępny. Ja myślę, że troszkę ta sytuacja w szpitalu się jakby wymknęła spod kontroli, dlatego że stale byliśmy informowani przez pana dyrektora, że jak zadawaliśmy trudne pytania, to pan dyrektor raczył powiedzieć, że proszę tutaj nie prowadzić kampanii wyborczej, kiedy ja mówiłem, że ja nie startuję tam do wyborów parlamentarnych. Nasze pytania były z troski, po prostu z troski o to, dlaczego ten szpital... Tak, ale mówi, proszę się wtrącać, ja z panem posłem Tomaszem Szymańskim mam tam ustalone sprawy, jak będziemy ratować szpital i jakby miał to wyjście, że on sobie poradzi, on doskonale wie, jak to zrobić, natomiast my teraz wiemy, ponieważ na sesji grudniowej, tej ostatniej, dowiedzieliśmy się, że musimy jako miasto pokryć zadłużenie roku 2014. Gdzie było przygotowane około 10 milionów, a trzeba było pokryć 30 milionów. Także w tej sytuacji dla miasta jest to straszna katastrofa finansowa, dlatego że wiecie panowie, wiecie państwo, że Grudziądz przygotowuje się tak jak inne miasta do nowego rozdania unijnego. I teraz skąd w budżecie miasta wysupłać 20 milionów dodatkowe, bo 10 już na szpital mieliśmy. Wiecie państwo, że miasto dopiero skończyło w tym roku spłacać to zadłużenie, którego się podjęło na pierwsze wyposażenie szpitala. To było tak rzędu 9 milionów co roku. No i teraz był pierwszy rok, gdzie został ostatni milion do spłaty, ale doszło 30 milionów prawie że długu za 2014, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa, która opiniuje budżet miasta, stwierdziła, że nie podpisze nam budżetu na 2016 rok, dopóki nie spłacimy długu za 2014 rok. I to właśnie była ta kwota, gdzie... A czy znana jest może planowana strata za 2015? No właśnie tego wszystkiego chcemy się dowiedzieć, ponieważ jak wiecie państwo, obraduje zespół do badania sytuacji szpitala, składający się z dwóch radnych, takich sztandarowych, czyli szefa Komisji Budżetu, pana Glamockiego. Jest były prezydent, pan Andrzej Wiśniewski i dwóch pracowników finansowych, których wyznaczył pan prezydent. I ta komisja już dosyć długo pracuje i już dosyć w tej sesji prosiliśmy, żebyśmy się jak najszybciej dowiedzieli, co ten zespół wypracował i jakie zalecenia, co tam z tym szpitalem dalej, bo również pan senator tego ogłosił, że chce pomóc, prawda? My jako Prawo i Sprawiedliwość nie chcemy przeszkadzać panu doktorowi Nowakowi, ale również nie chcemy, żeby cały budżet Grudziądza szedł na szpital, na ratowanie szpitala. No trzeba raz jakby dobrze określić, co trzeba zrobić, w jakim kierunku iść. Wiadomo, że Grudziądz sam sobie z tym problemem nie poradzi. Trzeba prosić rząd, trzeba prosić ministra, no i wszystkie ręce, jak to mówią, na pokład i wszyscy pracujemy na to, żeby w naszym kochanym, dobrym szpitalu, który służy naszemu społeczeństwu, zaczęło się dziać dobrze. Prawdopodobnie były z banków, ale z jakich były brane, to pewnie ta komisja, która tam z panem Glamowskim na czele, pewnie to ustali. No i dopiero wtedy będziemy coś wiedzieli. Mam nadzieję, że te główne... Ostatnio wiem, że komornicy ściągnęli sporo milionów złotych ze szpitala. I gdyby udało się przenieść te kredyty i obniżyć po prostu koszty, byłoby dużo łatwiej. Będziemy właśnie choćby w tym kierunku działali na szczeblu ministerialnym, żeby szpital mógł dostać niższy kredyt, żeby spłacić te drogie w tych właśnie parabankach czy drogich pośrednikach